Myślę, że możemy startować. Ja chciałem na początku wyrazić swój wielki podziw, zdumienie i szacunek dla was, że w ogóle tu przyszliście. Od razu mówię, że wstęp jest wolny, ale piwo nie jest za darmo, także liczę się z tym, że sala może opustoszeć zaraz, także za piwo to trzeba płacić. No ja nie chcę popełnić takiego grzechu zaniedbania, jak mawiał mój były proboszcz. Chodzi o to, że widzę, że tu jest kilka pokoleń i to nie może być takie to powitanie was, takie jakieś byle jakie. Nie mogę nikogo pominąć, to znaczy naród jest i tak podzielony, a ja będę was musiał jeszcze podzielić na grupy wiekowe, was podzielę. Także pierwsze powitanie, no to się należy tym starym plackom, czyli takie 50+, moim rówieśnikom. To dla nich mam takie... Dzięki. Dla tych starych placków to mam takie specjalne przywitanie. Dobry wieczór. Jak chcecie, mogę wam pierdolnąć takiego chołupca jeszcze. Chcecie? Dobry wieczór. Potem mamy taką grupę, taką tych, co dobijają do 50 dopiero, młodzieniaszków. To dla nich takie będzie cześć. Niestety bez chołupca nie przysługuje, to dopiero po przeżyciu pół wieku przysługuje chołubiec. Nie ma tego. Teraz dla tych, co tak pełzną do 40, tak trochę bardziej młodzieżowo, hejka. No i mamy tutaj takich przed 30 rokiem życia, oni tak jeszcze zmierzają, tak tip-tapami, tak nie za szybko. To dla nich miałbym takie siemaneczko mordeczki. Może być chyba, nie? W ogóle mam takie przygotowane powitanie ogólne dla wszystkich, tylko że ono jest takie troszeczkę rubaszne, takie frywolne. I ja je jakoś tak, ja je przemycę w ciągu najbliższych 20 sekund, ok? W każdym bądź razie za to powitanie, które usłyszeliście, na 10 możliwych przyznaję sobie 8 gwiazdek. No już. Już. Dzięki. Dzięki. Ja tak w sumie ciemno w dupie, jak w dupie jest. Ja to gówno widzę i w zasadzie no, rozpoznaję tam jakieś twarze, ale mam problemy ze wzrokiem ogólnie, ze słuchem też, ale o tym może później. Ja szukam dwóch takich co? Dwóch takich co? Ukradli księżyc. No, przyznam, że zaczęło się niewinnie od zajebania księżyca. Nie? Dopiero później oni mogli dopiero odstawiać cyrki, ale nie, o nich mi nie chodzi. Nie ma takiej w ogóle opcji, nie ma takich szans, bo ten by się tu nie doczłapał w ogóle, by go musiał bor tutaj przynieść do góry, a w ogóle pomnik jakby tu wszedł. Nie ma takiej opcji w ogóle. Słuchajcie, chodzi o dwóch takich, co mają inną karnację. Dwóch takich, co mają, niektórzy mówią na nich ciapaci, ciapate, ale to uważam, to nieładnie, jest brzydko. Ja tak nie mówię o nich, ja mówię jeszcze gorzej. Tu się nie nadaje w ogóle, żeby tutaj to powiedzieć, to sobie możecie wyobrazić. Ja ich poznałem na warszawskim Bemowie, oni mają tam taki shisha bar i oni bardzo lubią stand-upy, a w ogóle jak są za free, za darmo, to oni wzięli taryfę, oni tu jadą. Bo oni mają dzisiaj jakieś święto narodowe, jakąś okrągłą rocznicę, ja nie wiem o co chodzi. Ale słuchajcie, są najebani w tej taksówce już, bo oni dzwonili i tam słyszę, że taksówkarz mówi, że ich wyjebie za Płockiem zaraz z tej taksówki. A oni powiedzieli, że oni go szybciej wysadzą. To tak. To takie skurwysyny są. Oni bardzo lubią. Bardzo lubią, słuchajcie, wysadzać, lubią się targować. Oni nawet mają w podstawówce taką czytankę. To jest coś tak na modłę Murzynka Bambo, że mama go woła Achmed łobuzie, a Achmed trotyl upycha w bluzie. No to jakoś tak to tam leci, nie? To jest tak, powiem, od małego na całego, coś takiego, nie? No i teraz słuchajcie, ale kurwa, bo oni chleją, bo oni mają to święto, nie? Czym oni gorzałe zagryzają? Ludzie, kurwa. Ja nie wiem, to jest taki folklor, rabarbarem. Ja słyszę, on tam woła, flacha i rabarbar. No ale w sumie mogło to też być Allah Akbar, nie? Także ja nie wiem, czy oni tu dojadą. No jak nie dojadą, to słuchajcie, to tam w dupie z nimi, nie? Dwóch tam w tą czy w tą stronę to tam nam nie robi. My tu mamy swoje sprawy, swoje problemy. I te problemy, bo ja mówię o tym wzroku i słuchu. Nie? Ja bardzo słabo widzę ostatnio. Ta pandemia też się przyczyniła do tego. Ja przestałem ludzi poznawać na ulicy przez te maseczki. Nie mogłem patrzeć na ludzi, w ogóle jak się męczą. Ze słuchem. Na przykład
Ja mam włączony telewizor i mam fonię sobie tak na takim jeden, na tym potencjometrze, taką jedną kreskę. Ja gówno wiem z tego. Ja tak staram się po emocjach na twarzy tych aktorów odczytać, o co tam chodzi w ogóle. I żona schodzi i mówi, Radziu, możesz trochę ściszyć? To ja pierdolę, nie oglądam. Ja słuchajcie, nie umiem czytać z ruchu ust. Tak się zastanawiam, może się zapisać na ten kurs języka migowego. Wtedy ja bym mógł oglądać programy dla niesłyszących. Bo ja właściwie mogę oglądać to, co już widziałem. Powiedzmy Czterech Pancernych, bo wiem, o co chodzi tam. Stawka większa niż życie. Bardzo lubię. Nie muszę wcale głośno. Jakieś mecze mogę oglądać, bo komentarzy się też nie da słuchać. Na przykład stawiam na Dolka Banana, Krzyżacy. Ale ile można tego oglądać, słuchajcie? Ile można? I teraz wracajmy do tego wzroku. No ja wypracowałem sobie nawet taki głupi mechanizm, bo mówię, tych ludzi już nie poznawałem. Tam znajomi się skarżyli. Ty już nie poznajesz na ulicy ludzi? No nie poznaję. No. I wypracowałem sobie taki mechanizm, że tak na przykład idę i poznaję ludzi po butach. Znaczy najbliższą rodzinę, krewnych poznaję po butach. I tak idę długą, tak patrzę tam w ten bruk i mówię, cześć mamo, cześć tato. A ty kurwa, co ty robisz? Ty nie jesteś w pracy? Tak tą maseczkę, bardzo pana przepraszam, najmocniej przepraszam, syn ma takie same Adidasy, bardzo przepraszam. No i wychodziłem na zjeba, no. Wychodziłem na zjeba, dlatego zaprzestałem tego procederu. Tak sobie myślę, nie będę tego więcej robił, bo to za idiotę człowieka mają. I teraz największy problem z poznawaniem ludzi to ja mam, słuchajcie, jesienią. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. W listopadzie, znaczy dokładnie w pierwszej połowie listopada. Okolice Święta Zmarłych głównie, bo słuchajcie, nazjeżdża się tych Volksdeutschów. Ja teraz nie wiem, czy oni mają specjalne wolne w Święto Zmarłych. Mi się wydaje, że tak, bo natłukli 6 milionów ludzi u nas. No i teraz, żeby jakoś to swoje sumienie tak udobruchać, ukoić, no to wypychają ich, żeby oni świeczki palili. No jedni stawiają pomniki, jedni palą świeczki. No, no co ja za to mogę? No. I teraz ja tak na przykład idę z żoną po tym cmentarzu, tak idziemy i jednak to wraca, wiecie, to poznawanie ludzi po butach, bo to gdzieś tam w człowieku siedzi i tak mimochodem tak patrzę, nie? I mówię, o kurwa, Deichmann. Ja mówię, stary Niemiec musi być, nie? Bo tak się utarło, że w Deichmannach starzy Niemcy chodzą, nie? I tak patrzę na mordę, nie? I tak mówię, ja z nim w podstawówce w jednej klasie, w jednej ławce z nim siedziałem i teraz tak się badamy nawzajem, bo to tak jest, i tak ten kącik ust tak idzie do góry i tak. I on tak samo robi, tak, cześć, tak, tak. No ja mówię, kurde, nie? I mówię do żony, ty słuchaj, ile mu dajesz, nie? A ona mówi, ale punktów, tak? Kurwa, punktów, lat. Ona mówi, no 60 plus. Ja patrz, jak ten Reich postarza ludzi, ja pierdolę. Ale się posypał, w czasie się posunął. Arbeit, schneller, arbeit, kurwa, no. No i słuchajcie, ja nie mam tylko, z jednym kolesiem nie mam żadnych problemów. Absolutnie żadnych. My się znamy prawie 50 lat. I sobie zawsze mówimy cześć na ulicy, się poznajemy. On może być koło nadleśnictwa, ja przy rolniku. Ja tam ręki sobie nie podajemy, ja tam mam powody ku temu. Słuchajcie, połączyło nas takie traumatyczne wydarzenie z dzieciństwa. On mnie w zerówce obrzygał zupą mleczną z makaronem. Ja nie jadam od tamtej pory, on już wtedy chyba nie lubił. No i co się gamon jeden z drugim, co się cieszy? To. No życzę ci syna, żeby ci przyszedł obrzygany z przedszkola. Będziesz mu wtedy kruszył we włoskach groszek z marchewką. Zobaczysz, czy to takie fajne jest. No. Zaraz, a twój stary jak ma na imię, gdzie do zerówki chodził, bo tak się śmiejesz? Tak. No jak twój stary ma na imię? Do ciebie, to w tej białej koszuli. Tak. Rafał, to nie, to był Mariusz. To nie, to słuchaj, pozdrów tatę, bo możesz iść już. Słuchajcie, no to nie jest takie śmieszne w sumie, bo to rodzi traumę. I teraz ja zwracam ci honor, jeżeli tak nie robicie, bo ja myślałem, że wy macie taką bekę rodzinną przy obiedzie, że jest zupa na przykład i stary się kręci bekę, że kolega obrzygał w przedszkolu, nie? Ja myślałem, że tak to tam u was się odbywa. To słuchajcie, nie idźmy w tą stronę. Ja myślałem, ja nawet nie wiem, jak ten, on miał na nazwisko, ten kolega mój. Ja wiem, że na imię miał Mariusz, ale ja mogę to ustalić. To nie ma problemu. Ja bym na przykład zanim poszedł, on by gdzieś tam wszedł, on otwiera i ja mówię, cześć Mariusz, obrzygałeś mnie w przedszkolu zupą, jak ty masz na nazwisko? I co by sobie chłop mógł pomyśleć, nie? Chce mnie na minę wsadzić, no. Zapoda mnie na psiarnię gdzieś tam, zwiną mnie, albo będzie jakąś kasę chciał ciągnąć ode mnie, nie?
No to także no, nie idźmy w tą stronę, bo słuchajcie, bo wtedy ludzie takie głupoty wymyślają przez tą pandemię też, przez nudę i powstają takie strony w internecie Me Too. No kurwa, no ludzie. To co będzie teraz taka strona? Obrzygani w przedszkolu rocznik 8.1. Zgłaszajcie się. He. Czym cię obrzygali? Obrzygani rocznik 7.9. Także nie idźmy w to, słuchajcie. Bo to jest trauma. Trauma rodzi traumę. A potem są takie stresy pourazowe. A psychiatrzy i psychologowie mają w pip roboty. Ja coś o tym wiem, bo ja w tym uczestniczę. Ale chciałem powiedzieć, że to nic przyjemnego w zasadzie, bo idąc tutaj już, to tak na półpiętrze poczułem, że coś jebie. Nie? Niby nie ma w tym niczego dziwnego, bo w stand-upach przeważnie coś jebie, ale tutaj mamy kościerzynę, słuchajcie, i tu raz do roku coś jebie tak jakby świniami. No. I niezbadane jest źródło tego odoru, nikt nie wie. Nikt nie wie, a mamy teraz, ja będę was prosił, żeby ustalić to źródło. Będziemy wspólnie ustalali? Może być, słuchaj, stary, ale ja inny kierunek bym obrał, zaraz pogadamy na ten temat. Słuchajcie, o co chodzi? O co chodzi? Ja proponuję taki quiz, taki programik ze zgadywankami, ale może najpierw, bo tutaj jest kumulacja w tej chwili w Kościerzynie, bo mamy na rynku tego takiego Leonardo DiCaprio, ale tego z filmu Zjawa, zaraz po walce z niedźwiedziem, kojarzycie go? To może on się zesrał, nie? Może wygląd jego teraz jest też nieaktualny, bo widziałem zdjęcie, jak on komuś sra na Gdańskiej do piwnicy. To był taki już ostrzyżony. Nie? To może on po prostu. Ja wam powiem tylko tak, że ja mam taką propozycję. Jak jedyna słuszna telewizja w Polsce będzie organizowała Sylwestra w Zakopanem i publiczność będzie się domagała Zenka, to my go tam kurwa wyślemy. No, może... Może on będzie stanowił jakąś atrakcję na Krupówkach tam. Tam się zesra, zdjęcia mu zrobią, przyjedzie teleekspres. No wiecie, może być bardzo fajnie. Może być, kiedyś były takie niedźwiedzie białe, nie? No ale może Zenek, może być bardzo fajnie. Dlatego ja chciałem wam zaproponować coś, żeby to źródło tego odoru, żebyśmy go jakoś ustalili. Znaczy można na przykład, ktoś obok was ktoś jebie, nie? Można zgłosić, nie? Tylko nie tam... Pribas, ten tu jebie, nie? Albo panie Radku. Ja wam może zademonstruję, jak to może zrobić tak troszeczkę taktownie. No jakoś w ten sposób, nie? Można to zrobić. I teraz, ponieważ będziemy ustalali to źródło, to ja proponuję zabawę w milionerów, bo bardzo chcę zadać pytanie do publiczności. To będzie pytanie do publiczności. Ustalamy źródło odoru. Czy jest Waldek? Jest? Pokażcie mi go to. Ja powiem, czy to jest ten, o którego... Nie, to nie jest ten. Semafor. To nie ten. Dobra, drugie pytanie. Czy jest ktoś z Grabowa? A nie, kurwa, położyłem. Położyłem, bo drugie pytanie to jest pół na pół, nie? Potem jest ten telefon do przyjaciela, a ja nie będę do psa dzwonił, nie mam innych przyjaciół. No ale jak coś nie wychodzi, kurwa, no nie wychodzi, no już położyłem numer, no sam coś nie wychodzi, a musi wyjść. No musimy zrobić na głowie stanie, żeby wyszło, no to co? To robimy reasumpcję i pytanie do publiczności. Pytanie do publiczności po raz pierwszy, czy ktoś z Sierakowic ktoś jest? Nie ma nikogo z Sierakowic. A kiedyś był. To jest taka ulica długa, zgromadzenia jakichś Amerykańców czy coś takiego. Tam jest numer 2 na budynku. To słuchajcie, tam siedział i pierdział w stołek jak Fidel Castro na Kubie kilkanaście lat. No i premię brał za oszczędności. Przejdźcie się, ja tu może załatwię, bo tu kilku jest ludzi, którzy tam jeszcze pracują, wezwanie jakieś, żeby się przejść, ciekawości zobaczyć. Tam są pomieszczenia, słuchajcie, po 20 parę metrów kwadratowych, a na ścianie wisi coś, co jest niby grzejnikiem CO i jest wielkości kartki formatu A3. To sobie można tam skarpetki powiesić i nie wiadomo, czy do końca służby im wyschną, nie? No. Także jeżeli nie ma nikogo... Aha, ja nie powiem, jak on się nazywał, bo RODO obowiązuje. Ja tylko powiem, że się pisał przez 2L. A może nawet przez 3. Bo oni tam za granicą powiatu to mają takie swoje fanaberie. I im jest dłuższy ciąg takich samych znaków w nazwisku, tym jest większa figura. Nie? Na przykład mam taki Radziwiłł,
jagiełło, jest taki kamel, słyszałem makiła. Makiła może to nie jest najlepszy przykład. Nie? Może to nie jest. To nie. A w ogóle tam się skończyli jemu koledzy z tej nadrzędnej jednostki i skończyła się ciepła posadka. To taka moja fanaberia jest, taka zemsta po latach, takie Wiesiu, pamiętamy. Pamiętamy. Dobrze, jeżeli nie ma nikogo z Sierakowic, może jest ktoś z sąsiedniego powiatu. Zaprzyjaźnionego, sąsiedniego. Nikt się nie przyznaje, kurwa, nie ma. No bo jakby był, to byśmy otworzyli okno i go wywietrzyli Teksasa tutaj, żeby nam sąsiad się dobrze poczuł, prawda? No ja chciałem powiedzieć, że tutaj nigdy nie jebało w Teksasie, nigdy. Jeżeli już, to jak ktoś otworzył okno i tam jakbyście tam spojrzeli, to zza patrona. Zza patrona. To by mogli powiedzieć absolwenci ogólniaka, bo Józef Wybicki to patronem ich szkoły był, to jebało zza patrona. I oni zawsze chodzili zza patrona tak, na jabola, na browara, na szluga. Oczywiście, wiecie, no skrajnym idiotyzmem było, gdyby ktoś zapierdalał z Kartuskiej na szluga za Wybickiego, nie? To by nie doszedł z powrotem, na dużej przerwie, by padł na pysk koło Jarzębińskiego i tam leżał. To ja mówię tylko, to mógł ktoś wymyślać z Drzewnej na przykład, albo z Budowlanki, ale nie z Ogólniaka. No. Kończył ktoś Drzewną? Kolega? Ale po zawodówce czy po technikum? A to wy nie, to szacun. Wy nie. To ci po zawodowie. To oni. Także, aha, ty z Drzewną kończyłeś. Bo ja mam takie pytanie, bo mi ktoś powiedział, że w Drzewnej tam była taka maszyna. Ja się kurwa na tym nie znam absolutnie. Obróbka drewna, coś, słuchaj. Że taka maszyna się otwierała, takie drzwiczki i tam się wrzucało klocek drewna. On był z korą, z korzeniami. I tam po drodze, no nie znam się, dlatego pytam, następowała taka obróbka tego drewna gdzieś tam w takim tunelu i z drugiej strony wypadały już gotowe meble oszklone. To jest prawda? No tak słyszałem, to prawda jest? Nie? Wiesz, mnie by to w ogóle nie zdziwiło. Mnie by to nie zdziwiło, bo ja widziałem taką maszynę, gdzie wkładałeś barana i z drugiej strony wypadały parówki. Już normalnie w folii, nie? I wtedy ja się zawsze zastanawiałem, słuchajcie, czy jest taka maszyna, że wkładasz parówę i wychodzi baran. I wtedy ja zawsze sobie myślę o tym ministrze od szkoły i że on ma na głowie taki garnek. I ja nie chcę skrzywdzić niczyjej matki, ale tych baranów to jest, słuchajcie, baranów jest masa, masa. I teraz, dobrze, no zabraliśmy w szkołę, to może, bo tutaj, jeżeli coś jebało zza patrona, to tam płynie taka rzeczka i to od niej tak waliło. Teraz tam jej nie ma, tam jest taki płaskowyż i same plusy tam są. Niektórzy na to mówią Wimbledon. No to muszę powiedzieć, że już kilku moich kumpli gra tam wielkiego szlema na tym Wimbledonie. Dzięki. Dzięki. Słuchajcie, wykorzystając okazję, że was tutaj jest, chciałem się sprzedać. To znaczy... Nie tak dokładnie, bo to może teraz jest modne się sprzedać, ale ja chciałem coś wam zaproponować. Ci, którzy mnie znają, może już słyszeli, bo ja to próbuję sprzedać, tak sobie dorabiam po prostu już od paru lat. Chcę zaproponować miód. To jest miód pszczeli, wielokwiatowy, 5 zł za słoik. To uważam, to nie jest wygórowana cena, tylko jest jeden mankament, trzeba długo czekać. Jakby ktoś się teraz zapisał dzisiaj po występie, to będzie 7 i odbiór miodu jest marzec 2028. Znaczy, może być tam jakieś drobne takie zawahanie, 27-29, nie? Ale myślę, że to jest uczciwe i to jest o wiele bardziej uczciwe niż w NFZ, bo ja ostatnio się rejestrowałem do lekarza i, no i bo ja się zajmuję na co dzień 3-letnim synem i dla mnie na przykład rozwieszanie prania to jest relaks, to jest okienko, ja mam wolne wtedy. Jak myję podłogi, odkurzam, to jest po prostu wolne. Ja mam wolne i wykorzystuję ten czas, żeby zarejestrować się do lekarza. Także to pranie tam powiesiłem sobie tam komórkę i dzwonię tam. I słyszę, jesteś 5. Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosi 37 minut. Jednocześnie przypominamy, że w trosce o dobro pacjenta rozmowa jest nagrywana. Jeśli nie wyrażasz zgody, rozłącz się. W sensie, co się kurwa rozłącz? Ja się dodzwoniłem. Dodzwoniłem się, to się będę kurwa rozłączał? Pojebało ich? No i tak powiesiłem tam obok prania ten telefon na głośno mówiący, tam jest taka muzyczka, tam taka umilająca, Klanet to był. Oni grali kiedyś do Robin Hooda, takie ting,
Tam Robin the Hooded Man. Ja już tego nie słucham, kurwa, teraz. Bardzo mi się to podobało. No i słuchajcie, ja tak rozwiesiłem to pranie. Uczestniczyłem w gaszeniu 3 pożarów. Muszę wyjaśnić, bo syn jest na etapie strażaka sama, on bardzo lubi. I ja mu robię pożary w realu, normalnie. Niech chłopak wie, niech poznaje żywioły, że ogień jest gorący, woda go może zgasić. On ma taki spryskiwacz do kwiatów, taki ciśnienie nabijam mu. Znaczy, ja nie gaszę, bo ja się na tym nie znam. Ja po prostu wykonuję polecenia. Ja nie jestem dopuszczany do tego i tam nie ma tatuś, poproszę czy coś. Nie, tam padają krótkie męskie komendy i jest na przykład tak. Aha, nie ma gaszenia pożaru bez odcięcia zasilania. I mówi tak, odciąć zasilanie. Ja stoję przy tej suszarce na bieliznę i zasilanie odcięte. On przystępuje do akcji gaśniczej. Czasami mówi, pożar się rozprzestrzenia, wszyscy padni, nie wdychać dymu, bo ten dym się tak unosi trochę nad ziemią. I aha, jest taki motyw, że czasami prosi. Proszę o wsparcie z powietrza. Wtedy ja biorę wiaderko, zapierdalam do kranu. On pokazuje, gdzie mam dokonać zrzutu. Dokonuję tego zrzutu. Słuchajcie, gaszenie 3 pożarów to jest 45 minut. To są 3 kartony od pizzy z Laroki. Zbieram dla niego specjalnie. To słuchajcie, ugasiliśmy te pożary. Poszliśmy do domu umyć rączki. Jesteś czwarty. Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosi 42 minuty. A kurwa, 42 było 37. No ale sobie myślę tak, no nie gorączkuj się chłopie, luzik. Nie spinaj się, zluzuj majciochy. Coś się dzieje. Jesteś czwarty, a byłeś piąty. Duże punkty się liczą, nie te małe, kurde. Może system obliczył, że ktoś tam dużo ględził i uwzględnili te minuty. No. Jesteś czwarty, ciesz się. No fajnie, to się cieszę. Postawiłem ten telefon w domu, głośno mówiąc. Obrałem ziemniaki, wstawiłem te ziemniaki, one się gotują, rozklepałem tam mięso na kotlety, panierkę zrobiłem. Ziemniaki się ugotowały, ale myślę sobie tak, kurde, co to będzie? Jak będzie połączenie z konsultantem, jak będę miał pełną gębę żarcia? Czy będę to musiał wypluć po drodze do zlewu. To marnotrawstwo jest i muszę jakoś to wymyśleć. Może będę głodował do tego czasu, nie zjem. No ale to się ugotowało. Ja ten kotlet tam pokroiłem, ostudziłem te ziemniaczki, roztrampałem, idę do młodego, mówię, smacznego. Chciałem makaron. Kurwa mać. Ale nie jestem taki głupi. Tam otwieram tą szufladę, idę do niego z powrotem, mówię, proszę bardzo. Falbanki, kokardki, rurki, świderki, zwierzątka. Jaki? Kokardki. Proszę bardzo. No i jesteś drugi. Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosi 15 minut. No i ja ten makaron mu ugotowałem, zaniosłem. Kotleta nie ruszył, ale do makaronu musi być sos. Sos to jest najlepiej, to jest ketchup i on najlepiej powinien być z Maca albo z KFC, żeby on go sosem tam wycisnął z tej tubki. To jest największa frajda. Dostał taki ketchup. I słuchajcie, to jest podstawowe danie obiadowe 3-latka od taty. Goły makaron z ketchupem. Goły makaron z ketchupem. No i ogarnąłem tą kuchnię, tam kuchenkę po tym po tłuszczu, bo to te kotlety smażyłem, garnek po bulwach. Za chwilę nastąpi połączenie z konsultantem. Zapierdalam do kuchni, stoję tak przy tym telefonie. Teraz słuchaj, i słyszę takie... I takie charakterystyczne... Ja mówię, tak, dzień dobry, a tam... Jakaś kurwa mnie na faks przełączyła. Dlatego uważam, że ta umowa moja na ten miód, że to będzie bardziej uczciwe, bo możemy spisać sobie normalnie umowę, normalnie ja to podpiszę, także choćby tutaj, słuchajcie, Jarek na Pawle stawał, to dotrzymamy umowy, dotrzymamy. Także takie buty, nie? Muszę tu zerknąć, słuchajcie. Okej, to z tym miodem mamy załatwione. Ja jeszcze chciałem skorzystać z okazji, że was tu tutaj jest i odpowiedzieć wam na nurtujące was pytania. Jedną odpowiedzią można. Bo pytania są zawsze takie same. Czy można płacić kartą za występ? Można. Ja wiem, że wstęp jest wolny, ale jakby ktoś bardzo chciał, to ten barman wie, co tam ma zrobić, co wbić tam normalnie. A wy tylko podajecie kwotę. Bo to, jak idziesz do kościoła, też jest ofiara, co łaska, nie? No to jest to samo, nie? Także można. Słuchajcie, dzięki. Selfie można i autografy
również można. Ale o właśnie, kartą, płatność kartą. To nie jest taka prosta sprawa. Płatność kartą. To bo to się człowiekowi tak wydaje, że tak, przyjeżdżam nad morze, do domu wczasowego nad morzem, który jest, i jest morze. A co będzie, jak przyjedziemy nad morze, a morza nie ma? I właściciel lokalu wychodzi, lokalu, hotelu, wychodzi i mówi: dziękuję, zapraszam ponownie. To znaczy, że co? Że jak morze przyjdzie, to wtedy on zaprasza. Czy mamy przyjeżdżać z tą świadomością, że tego morza nie będzie? O co mi chodzi? Już wyjaśniam. Tam, gdzie ja mieszkam, to obok mnie jest taka miejscowość. Tam jest więcej takich miejscowości, ale ja muszę trochę to zakamuflować. I tam jest taki sklep. I słuchajcie, i tam nigdy nie było można płacić kartą. Nigdy nie było można, nie można teraz i nie będzie można. Nawet gdyby się sanepid zawarł sojusz ze skarbówką w dobie pandemii, pojechali i pod groźbą kary temu gościowi kazali przyjmować płatności za pomocą terminala, to on na to nie pójdzie. Słuchajcie, to jest taki facet, on by mógł grać Ebenezera Scrooge'a z opowieści wigilijnej bez charakteryzacji. Ja mu tylko cylinder dał jeszcze. Ja go kojarzę z podstawówki, tylko on wtedy był rudy, teraz jest siwy, tak chujowo się kamufluje. Biegi mu zostały i to go zdradza, nie? I słuchajcie, się facet tak zachowuje, jakby go całe życie chciał ktoś okraść. I on zatrudnia 3 ekspedientki. I teraz, co on robi, jak ma tą świadomość, że każda z nich go kradnie? Co on robi? No wiadomo, nie może spać, się przewraca z boku na bok, tak? Ale jak skoro świt, brzask, on zapieprza do tego sklepu, słuchajcie. Otwiera, siada na zapleczu, robi sobie herbatę i czeka. I przyjeżdża pierwsza ekspedientka, klucz tam zamyka, ale coś jej nie gra. Jezus, włamanie, mówi. Otwiera. Szef, ale szef mnie wystraszył. On na nią patrzy, mówi: pani wypierdala do domu. Trzeba go zrozumieć, bo on ma przed sobą potencjalną złodziejkę. On jej za rękę nie złapał, ale niesmak pozostał. I ona tak patrzy, mówi: ale co? Szef mnie zwalnia. Nie, do domu. Tam, nie wiem, zająć się cnotami niewieścimi, tam haftować, szydełkować, staremu zupę zrobić, loda jakiegoś kupić w sklepie, umie za gotówkę. I słuchajcie, i ona jedzie do domu. I ona jedzie do domu i dostaje pieniądze. Tylko nie przelewem na konto, bo by mógł po drodze ktoś się zajebać. Tylko szef w niedzielę w garniturze z kopertą przywozi jej do domu te pieniądze. No i, ale jej 2 koleżanki mają to samo. Siedzą w domu, pierdzą w fotele, cnoty niewieście, nic nie robią i biorą za to kasę, słuchajcie. I rośnie nam wtedy takie pokolenie takich roszczeniowców. Daj, daj, daj. No. I najlepsze jest to, bo ten facet w tym sklepie, ale on ma, słuchajcie, on ma spokojną głowę, on śpi spokojnie. On siedzi od świtu do zmierzchu, ogląda każdy grosz, wącha banknoty. Zapisuje, rachuje, tam gdzieś wkłada je, wyciąga, jeszcze raz, czy nie fałszywka, kurwa, no ale każdy banknot przechodzi przez jego ręce. Ja myślę, że on ma w głowie taką kasę fiskalną, ma takie rolki tam w środku, żeby te paragony wychodziły i ma czytnik. Tylko on jest zjebany, ten czytnik. Jak mu przyłożysz kartę, to zawsze jest transakcja odrzucona. Zawsze. I ten facet, on mnie postrzega, jak on sobie tak poszufladkował klientów, to on mnie postrzega jako takiego gówniarza w przedziale od 5 do 9 lat chyba. Takich, co to przychodzą po pawełka, wafelka, soczek, chipsy. Bo mnie żona, jak tam wyśle, to zawsze po jakąś pierdołę, taką, jakąś, nie wiem, jakąś paprykę taką słodką w torebce, jakieś takie gówna. I jak ja tak na niego patrzę i przychodzi do płacenia, to on ma, ja nie wiem, czy są takie soczewki, bo może są, ale on ma w oczach 10 groszówki. I tak on na mnie patrzy. Raz byłem, bo mieliśmy gości, to pojechałem po drożdżówki, kupiłem i kompot z wiśni. To tam 20 parę coś zapłaciłem złotych, to mu się te groszówki tak, mu się tak zamgliły takie i tak przebijało trochę takie logo euro. Ale tylko na moment, nie? I potem to zniknęło. Ja myślę, że on, jak on jest sam, na przykład w niedzielę, on siedzi sobie na zapleczu, tu sobie wkłada do ucha latarkę, drugie ucho sobie tu zatyka i sobie robi projekcję na ścianie. I tam, kurwa, wtedy są takie widoki, jak z Hobbita ten smok na pieniądzach leży. Albo piraci z Karaibów, takie szkatuły z pieniędzmi, tam drogocenne jakieś rzeczy. No tak ja go postrzegam. Wiecie, co jest najlepsze? Że ten sklep, on jest usytuowany przy K20. To jest krajówka, droga. I tamtędy ludzie z Trójmiasta walą na domki. Wszyscy. Teraz na grzyby walą.
I to jest ostatni punkt, gdzie można coś kupić. Jak się zapomniało w tym swoim Auchanie gdzieś tam, czy tam w Zagrosie kupić jakiś drobiazg, to jeszcze tam można. Ja polecam, bo potem jest tylko Zigi i pani Basia Królowa Kurczaków. A nie wiadomo, czy ona będzie stała za ladą. Dlatego... Dzięki. Dlatego ja bardzo polecam tam mimo wszystko. I słuchajcie, tam byłem wysłany oczywiście po paprykę. Ja zaraz wam opowiem, bo papryka się za mną ciągnie jak smród po gaciach. Tam stoję w kolejce i przede mną stoi taka dobrze sytuowana pani, która zapomniała w trójmiejskich marketach paru drobiazgów. No i teraz ona kładzie te drobiazgi na ladę. Ja tak patrzę na niego, słuchajcie, a on ma w każdym oku 3 banany. I te banany się kręcą tak, wiecie, jak w tych jednorękich bandytach, w tych jackpotach. Ja mówię, ale oni tam mają 3 okienka, to mu banan wywali na czole zaraz. Ale nic takiego się nie dzieje, słuchajcie. On ją podliczył i mówi, 470 zł, parę drobiazgów. No i ona kartą zbliżeniowo, ja tam w tej kolejce do czoła mu przy łóżku. I słuchajcie, przyjeżdżam nad morze i nie ma morza, kurwa, i co się dzieje? No i teraz co się dzieje? On, gdyby on był postacią z komiksu, to by miał nad głową taką chmurkę i tam by się ukazał taki napis, pożyczyć ci. I on by je pożyczył. Ale nic takiego się nie dzieje. I teraz on na nią patrzy jak komornik na szafę. Ona na niego, jak on by jej tatę zabił za pomocą akordeonu. I wtedy co się dzieje? Wtedy ona robi makarenę. Makarena to jest takie klepanie się po cycach, tu po dupie, w celu poszukiwania gotówki, której oczywiście nikt nigdy nie znajduje. No taki jest finał. No, ona nie znalazła tej gotówki. I wtedy padają słowa klucz. Przykro mi, nie zrobię u pana zakupów. I wiecie, co on jej odpowiada? Dziękuję, zapraszam ponownie. Słuchajcie, szacun. Ogromny szacun dla faceta. Mógł mieć prawie 500. Mógł mieć, ale zrezygnował. Bo sądził, że to jest oszustwo. Płatność kartą. Zrezygnował. On woli nie przyjąć płatności kartą, ale nie zarobić, tak? Ogromny szacun. I on jeszcze czerpie wzorce takie grzecznościowe, słuchajcie, z Biedry. Być może się w Biedrze też zaopatruje. Ogromny szacun dla faceta. Mój brat to jest chuj i Żyd. No może nie chuj, taki chujek tam, taki mały. Ja musiałem to, słuchajcie, szybko powiedzieć, bo mogłem się rozmyślić. Bo wtedy bym tego nie powiedział. Bo nawet jak ja tutaj szedłem, to moja mama mówi tak, ty Radek, a ty na tym stand-upie, to będziesz tam na Severa mocno jechał? Ja mówię, nie, mamo, skłamałem. Bo ja to z nim wszystko skonsultowałem, skłamałem. I on powiedział, że jest okej, jest dobrze, skłamałem. Bo on powiedział, nie Radek, tego nie mów, nie, z tym się nie zgadzam. To jest chujowe też, to z tego się nie będą śmiali w ogóle. Tego nie mów. No to ja powiem. Słuchajcie, tak, bo to drażni mnie, to jest zemsta po latach. On zawsze miał pieniądze. Słuchajcie, on nie pracował i miał pieniądze, ja pracowałem, ich nie miał. On się uczył, on ciężko się uczył. I on mi mówi teraz po latach, że mu kolega przysyłał cebulki frezji z Holandii i on je sprzedawał w trójmiejskich kwiaciarniach. Kolega mu z Holandii przysyłał, ale nie cebulki frezji. A jeżeli on cokolwiek sprzedawał w trójmiejskich kwiaciarniach, to były chryzantemy zajebane z cmentarza na Łostowicach. Takie buty to były. W każdym razie pieniądze miał. Ja mówię tak, Sewer, słuchaj, pożycz mi pół bańki. Pół bańki, słuchajcie, to jest równowartość wtedy była dzisiejszego banknotu 50-złotowego. Nie jest wygórowana jakaś kwota. Bo ja potrzebowałem tych pieniędzy, żeby zatankować kaszlaka, dojechać do pracy, tam zarobić pieniądze, żeby zatankować kaszlaka i dojechać do pracy. I on mówi do mnie tak, Radziu, a jak mój brat mówi Radziu, to jest jakiś haczyk, kurwa, to on się będzie bawił moim kosztem. I on mówi, można w inny sposób zdobyć te pół bańki. Rockefeller, kurwa. Ja mówię, dobra, Sewer, to szybko, bo ja muszę do roboty jechać. Zatankować, paczkę Karo sobie kupić.
I słuchajcie, i on mi przyniósł taką małą, kurewsko ostrą papryczkę. Gdyby kiedykolwiek komuś z was zdarzyło się skonsumować to gówno, to słuchajcie, nie próbujcie łagodzić tego uczucia pieczenia zimną wodą. To tylko wzmaga, potęguje to pieczenie ciepłą albo gorącą. To wam mówię z autopsji. I zanim nie umyjecie rączek, tych, którymi trzymaliście papryczkę, to nie dotykajcie niczego. Słuchajcie, poszedłem się odlać. Drapałem się po jaja, po głowie, oczy tarłem. Ja największemu wrogowi, to znaczy jest parę osób. Nie. Słuchajcie, Jarek jeden, drugi jest, Paweł od niedawna teraz, taki rysiu pomarszczony jest, Andrzej oczywiście, Wiesio, pamiętamy, Krysia jest, Beata, no w pizdu ludzi jest, no co ja będę wam mówił. No, no właśnie, papryki nie starczy. No ale wygrałem ten zakład, mówię, mam kasę, czyli to był taki, wiecie, taki śmiech przez łzy, bo morda piecze, ale kasa jest, nie? To jest pewne. A ponieważ to jest mój brat, to trzeba się o swoje upomnieć i mówię, Sewer, on co, pół bańki, on zjarany chyba był, mówię, już, poszedł, wraca i niesie, słuchajcie, całą bańkę, litrową, aluminiową i brzeszczot. I mówi, to weź se radio tam, utnij ile chcesz. No chuj, żyd i chuj. Chujek, tak, chujek. I teraz chciałbym was przestrzec, bo jeżeli kiedykolwiek zobaczycie gdzieś tam w internecie, ktoś dobija interesów jakiś tam, to cyfrowo, wszystko cyfrowo załatwiajcie. To nie tam jakieś pół bańki. Nie, nie. To wtedy piszcie kwotę normalnie, cyfrowo. Obok może być słownie. I jeżeli ktoś będzie miał nick Rebe albo Rebe72, to jest na 100% on. On? No. On jeszcze, słuchajcie, on jeszcze występuje pod takim nickiem 30 młodych mężczyzn z Senegalu Północnego, się chuj, kamufluje się, nie do rozpoznania, to też jest on, nie? To pamiętajcie, to też jest on. Dobra, już zerknę się. Dobra. Ja się witałem z wami, bo już stary jestem, to już nie pamiętam, ale bo ja powiedziałem dobry wieczór, nie, z tym chołupcem. Dlaczego dobry wieczór? To jest istotne, słuchajcie, bo to jest zwrot polski grzecznościowy, to jest adekwatne do pory dnia, tak? Ja bym powiedział nawet, że to jest taki zwrot taki narodowy nawet. Ja bym go w ogóle zrobił na biało-czerwono. Ja bym dał tak dobry na biało, góry, wieczór na czerwono na dole, tu bym jebnął logo Orlenu, tu bym dał Pocztę Polską. A nie, żartuję. Słuchajcie, dlaczego dobry wieczór? Dlaczego, żeby nie powiedzieć, witam? Ja nie cierpię tego zwrotu, witam. Słuchajcie, tym zwrotem jest naszpikowany internet, te wszystkie strony, gdzie ktoś tam coś sprzedaje, kupuje. To zawsze jest, witam. I ja kiedyś nawet na takim znanym portalu tam znalazłem dla siebie rzecz. Słuchajcie. Dzięki. Od brat. Szacun. Hojny facet jest. Specjalnie twarde, że mi zęby wypadły. I teraz słuchajcie, był przedmiot. Byłem tak najarany na to. Mówię, codziennie wchodziłem i oglądałem. Mówię, no kurwa, muszę to mieć. Zajarałem się straszliwie. Ale niestety wartość przekraczała moje możliwości finansowe. Mówię, dodałem do obserwowanych. Obserwowałem sobie to tak i po pół roku jest. Bingo, kupuję. Ale mówię, może zawsze być jakiś haczyk, nie? Że na przykład nosi jakieś drobne ślady użytkowania czy coś tam. To wejdę w opis, zobaczę, bo przedtem nie czytałem. No i wchodzę w opis i jest. Witam, mam na sprzedaż dmuchaną lalę. Kurwa, nie wziąłem. Przez ten głupi zwrot witam. Słuchajcie, to by mogła być wierna replika Salmy Hayek, Zety Jones. Nie wziąłem. Przez ten głupi zwrot. Jest taka reklama, nie wiem, może kojarzycie, jakieś gumy do rzucia to było, co ci starzy wracają wcześniej do domu, tam ich córka się migdali z takim fagasem i teraz ja nie pamiętam, czy on prędzej gumę zeżarł, czy gacie wciągnął, już nie pamiętam. I ten stary, taka atletyczna budowa ciała, no jakbym go zobaczył, to by się potem nogi ugięły. Klama wchodzi do pokoju córki i słuchajcie, ten gówniarz, kurwa, memla tą gumę w ryju, wyciąga do niego chorą Witę i mówi, witam, jestem Tomek. Słuchajcie, spierdoliłbym, dostałby gonga w kaczan od razu, bym gościa spierdolił ze schodów. Ja nie mam schodów.
ale jakbym powiedział, że wystawiłem go zadrzeć, to by tego przekleństwa nie było, nie? No ale nie dlatego, że on rucha moją córkę, czy mi z gołym pindem biega po mieszkaniu, tylko za ten zwrot witam. No widać, to ja mogę w swoim domu, prawda? Ja. I osoba starsza wyciąga dłoń i dyktuje warunki, kurwa. A nie jakiś gówniarz, co gumę memla. Jak już jesteśmy przy reklamach, to ja mam takiego kolegę Henia. Zacny człowiek, on jest rycerzem. Ale on nie jest takim rycerzem, co oni się tam napierdalają toporami w Malborku na festynie pod zamkiem, czy tam w Sztumie. Tylko on po pracy idzie do kościoła. Damian, nie wiem, co oni tam robią. Potem, bo on ma, jego jedynym orężem to jest różaniec bojowy. On podobno ten minister, ten Błyszczyk czy coś, on porozdawał tym rycerzom takie różańce i ten różaniec może w każdej chwili służyć jako taśma z nabojami do CKM-u. Ja nie wiem, ja się nie znam na militariach, nie wiem, czy to prawda jest. W każdym bądź razie ten mój kolega, on idzie potem do domu i czeka na wyraźny znak, sygnał swojego wielkiego mistrza z ciemnego pagórka tam. No i słuchajcie, jak ten sygnał jest, to wtedy oni przypuszczają szturm modlitewny. I to nie jest tak, że z bananem na ryju, z Boga Rodzicą, z mieczem, oni zapierdalają na pola Grunwaldu. Nie. On idzie do domu i odpala Google Maps. Wtedy wyszukują sobie miejscowość, robią zbliżenie, jego koledzy na laptopach tam w domu też, i trzymają paluch nad miejscowością, a w tej miejscowości przeważnie odbywają się jakieś wybory do samorządu miejskiego, tam miejscowego, do rady powiatu, rady gminy. I oni tam to coś. I prawdopodobnie tam spływa taka aura na tą miejscowość. To jest tak, jak kiedyś były w mleczarniach, pamiętacie, takie klosze na serce się kładło, nie? Coś takiego. I tam wygrywa jedyna słuszna frakcja albo jedyny słuszny kandydat wtedy, nie? A co, jeżeli tak się nie dzieje? No to kurwa wiadomo, reasumpcja, od nowa, nie? Modły trwają. I teraz słuchajcie, ten Henio, on w ogóle nie ma czasu na jakieś życie rodzinne tam, żeby w ognisku rodzinnym jakoś zaistnieć, żoną pogadnieć. Jego żona jest spoko, naprawdę, dobrze się prowadzi i tak dalej. On przychodzi do domu bardzo późno, słuchajcie, tam w ogóle z dziećmi to zero kontaktu jest. One nie wiedzą, że ojca mają, nie? I on je taką potem, taką obiadokolację, słuchajcie. On siada i siedzi i ogląda telewizor. I co tam leci w telewizji po 22? No to takie bloki reklamowe, tam się piwsko leje. I są tak, reklamy środków na potencję, antykoncepcja. No i tak właśnie trafiliśmy. Siedzimy, patrzymy, leci ten konar, co to nie chce zapłonąć, nie? Leci. Jak patrzę na tego Henia, bo ja się nauczyłem, słuchajcie, przez ten słuch przy taki trochę przytrampany, no czytać emocje z twarzy. I tak w sensie, co będzie jego twarz wyrażała za emocje. Tak patrzę na tego Henia. Na początku była taka dezaprobata. Tak patrzę na tą reklamę. Tak. Potem, słuchajcie, tak jakiś promyk nadziei, tak jak ten co ma, witam, jestem Tomek, to ten ojciec poczuł zapach gumy i taki głupi uśmiech, nie, taki, nie. To ten Henio też tak. Potem jego twarz nie wyraża nic, potem był wkurw, degrengolada i wszystko mu opadło, chuj, siedzi, nic, nie reaguje w ogóle. Nie reaguje. I ja mówię, kurwa, gdzieś ta jego edukacja seksualna, gdzieś coś poszło nie tak. Trzeba chłopa ratować jakoś. No jakoś go z klęczek podnieść. No i chcę już zacząć gadać, ale on zaczyna pierwszy. Mówi, słuchaj, Pribas. Ja mówię, no. Ty, weź mnie wytłumacz, jo? Ja mówię, jo. No bo tu z Kosty jesteśmy obydwaj. To jak to jest, słuchaj? Jak ja z moją Jarosio pojadę na biwak, jo? Ja mówię, jo. I będzie mokry chrust. Ja nie bym mógł zrobić ogniska. Ty ja mam jechać do Kościerzyny, do apteki po jakieś lekarstwa? Ja pierdolę. Ja mu mówię, słuchaj, Heniuś, to nie tak jest, kochany. To jest metafora taka, no, przenośnia, no. Tłumaczę mu, co symbolizuje ten konar. Nie zrozumiał. I wtedy ja postanowiłem dotrzeć do niego, bo on należy do tych takich mniej inteligentnych wyborców, odbiorców. Postanowiłem do niego dotrzeć i zrobić taką reklamę, żeby do niego dotarła. To musiała tak być taka mocna reklama na jego poziomie. No i okazuje się, że nie jestem pierwszy.
bo kiedyś jedyna słuszna telewizja wymyśliła taką reklamę i tam siedział, słuchajcie, ten, on grał policjanta w M jak miłość, taki Tomasz Chodakowski, tam go ktoś zastrzelił na szczęście w tym serialu i nie trzeba go oglądać. A Włodarczyk się nazywał, to publiczna osoba, można powiedzieć. I on, słuchajcie, z królikami na scenie. Znaczy, nie robił nic z tymi królikami, tylko siedział i te króliki tak dookoła biegały. Ale odbiór miałem taki, jak on by czytał Ewangelię i coś tam mówił, idźcie i rozmnażajcie się. I słuchajcie, co się stało? Strzał w kolano. Bo wtedy ci bardziej inteligentni z tej grupy tych mniej inteligentnych wyborców stwierdzili, przecież oni nam każą się pierdolić. Dlaczego my się mamy pierdolić? Słuchajcie, zrozumieli, że zostali potraktowani jak króliki rozpłodowe i przeszli na lewą stronę wtedy. I już tam zostali. A ci tam po tej prawej siedzą dalej i we własnym sosie się gotują i dlatego ja wpadłem na pomysł, żeby jakoś do nich dotrzeć. I myślę sobie tak. Wymyślę taką reklamę, gdzie musiał być mocny przekaz. I teraz znacie tą reklamę od piwa, co tam stoi ten w tym zielonym kubraczku z tą mandoliną i tam le, to znacie, nie? Łapiecie go. No. To byśmy jego wzięli, bo on fajny jest. Razem z tym kubraczkiem, z tą mandoliną byśmy go wzięli i musimy wziąć jeszcze kogoś. Ale skąd by tutaj wziąć? Nie ma lepszej chyba opcji jak chłopaki do wzięcia. No to bierzemy, nie? To ja bym tam proponował Rycha Szczenę, bo taki celebryta jest, tak najbardziej mi pasuje do tej roli, ale to sobie wybierzcie, kogo chcecie. To może być Andelek, może być Bandziorek, nie? I teraz przyklejamy mu, słuchajcie, do rozpora Achtunga i coś musi mu tam napchać w gacie, bo będziemy go detonować, nie? To może być na przykład kawałek płyty OSB, może być blacha o cynk, ale materiały budowlane są drogie dosyć, dlatego ja myślę, może siano, trawa, pokrzywy, kurwa, na przykład, nie? Dobra, i słuchajcie, i detonujemy. I to wygląda bardzo realistycznie, bo to jest rozszarpany ten rozpór. Słuchajcie, ten ekler, to wszystko zwisa, to jest w strzępach. Zachlapujemy to ketchupem. I teraz potrzebuję kutasa. Znaczy nie osobę, bo by się taka znalazła na pewno. Chodzi mi o wibrator, najlepiej w kształcie anatomicznym, z silikonu w kolorze cielistym. Że dobrze było, żeby miał taki napęd wewnętrzny, jakiś taki jakby sobie tam majtap, nie? I teraz podwieszamy go, tego Rycha Szczenę rzucamy do rowu. On tak leży, tak rozwalony. Nad nim jest drzewo, na gałęzi wierzamy tego kutasa i on tam sobie wibruje. I ochlapujemy to wszystko ketchupem. To wygląda, możemy mu tu dać jeszcze świecę dymną, żeby to wyglądało, że przed chwilą to zdetonowało. I wtedy słuchajcie, no, mamy taki obraz. Stoi ten le, tam stoi. Leży ten, Szczena leży w rowie, tu wszystko mu dymi i ten kutas tam dyndający. I teraz musi być jebnięcie, żeby to dotarło do mas. Musi być jebnięcie. Ja bym proponował jakiś def, trash, punk rocka na przykład, nie? Może być na przykład Slayer. Ja myślę, żeby to było takie fajne, na przykład takie coś. I wchodzi wokal, nie? Viagra, Viagra, rozjebała szwagra. No jakiś taki prosty przekaz, nie? To prosty przekaz, bo to musi dotrzeć. No reklama dźwignią handlu, już to zabrnęliśmy. Teraz ja chciałbym się jakoś do was fajnie zwracać, bo tak w zasadzie tak bezosobowo, to ja bym się do was zwracał, jeżeli pozwolicie, jak taki facet, który u mnie w domu zakładał rolety. On mówił, tylko nie ten bliżej tutaj targowiska, tylko bliżej PKS-u. Bo ten bliżej targowiska mnie w chuja zrobił. On się podał za tego bliżej PKS-u. My się to poza tym sobie wyjaśnili, ale nie smak pozostał. Także ten bliżej, to nie jest żadna reklama, absolutnie. Bliżej PKS-u. I on do nas się zwracał, słuchajcie, takimi słowami. Moi drodzy, to jest przecież bardzo ładne. Najwyżej jakby coś popierdolił, powiedział, drodzy moi. Ale to przecież nie ma jakiejś większej pomyłki, prawda? To umówmy się, ja tak będę się do was zwracał, a poza tym to jeszcze jest jeden aspekt tego zwrotu, bo ja nie powiem, no. Zainwestowałem troszeczkę, żeby nie wyglądać przed wami jakiś łachmaniarz. Kupiłem sobie buty Diadora. To nie są tanie buty. No buty Pumy są droższe. Buty Pumy, ale buty Pumy mi już tak spowszedniały ostatnio. Ja tak myślę nad jakimś innym modelem, może jakieś Salomony se potem pierdolne, jakieś kółe czuła, czy jak to tam się, nie wiem, takie, jak myślę. Tak, w ogóle tutaj w okrycie wierzchnie też zainwestowałem trochę. Także trzy cyfrówka jest i
No i co? Co to dobrze wygląda? Odjebałem jak żaba na zastrzyk, nie? Bo jak niektórzy mówią, jak pingwin na otwarcie, jak przerębli, kurde. No. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że ja się wzoruję na najlepszych stand-uperach w Polsce. Tak, stand-uperach. Dobrze, słyszycie, jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku, tak jak jest napisane, tak mówimy. Nie jakieś tam gówniarstwo szwabskie. Stand-uperach. I dla mnie niedoścignionym wzorem jest snooker. Znacie? To jest czub. Znaczy czub też, swoją drogą, ale czub stand-uperów w Polsce. Snooker. Pani zna? Snookera? Nie zna pani? Nie zna, skąd pani jest? To? Z Rottenbergu, a to jest w Bawarii? Nie zna pani, nie zna pani. A pan zna snookera? Pan zna snookera. Pan? Pan nie zna. I widzicie, coś jest nie tak, bo powinniście wszyscy go znać, a ja go tylko znam i on. A reszta nie zna, kurwa. No to co, on jest dobry? Przecież jest najlepszy w Polsce prawie. A zaraz może ja coś źle mówię, bo człowiek czasami sobie tam zapamiętuje nazwiska, wiecie, i na zasadzie jakichś homonimów, kalamburów, kurwa, jakichś anagramów, metagramów. Snooker, 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 kurwa, snooker. Tak, snooker, kurwa. Bilard, nie snooker. Abilard, Abelard, kurwa. Abelard, no. To ja się na nim wzoruję, nie na Abelardzie. No. No idźcie. I słuchajcie, moi drodzy, bo na buty spojrzałem, bo to drogie było wszystko. Moi drodzy, no to... Muszę jeszcze przypomnieć. No właśnie, miałem przypomnieć. Nie używamy zwrotu witam i nie zaczynamy zdania od... To już wam na pewno ładowali do łbów szuflami w szkole podstawowej. Nie zaczynamy zdania od więc. Mamy to za sobą? Mamy. Więc witam i zapraszam na stand-up. Słuchajcie, dzięki. Ja chciałem dzisiaj z wami pogadać, bo dopiero zaczynamy teraz, o takich nurtujących, dzięki, 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 o takich nurtujących społeczeństwo zjawiskach paranormalnych, jakieś gusła, co jeszcze, zabobony, takie czary tam, nie? No i zawsze, jeżeli jest mowa o jakichś gusłach i tak dalej, to się jawi czarny kot, nie? Przeważnie, to jest czarny kot. I na pewno nie jedno z was miało takie zdarzenie, że tam jedzie sobie tam z babcią, mamą, tam ciotką, kochanką, kochankiem czy z kimkolwiek. Jedzie i tam wygląda za muru czarny kot i wybiega i wtedy jest a hamuj, hamuj czarny kot. Co kurwa hamuj? Co on będzie ze sobą ciągnął? Kolczatkę drogową ten kot? Jakie hamuj? Albo zamknij oczy i wtedy przejedź, to ten czar nas nie ruszy. A, kurwa, nie ruszy. Wtedy właśnie są krawężniki, hydranty, znaki drogowe. Słuchajcie, ja kiedyś jechałem, to było 12 czerwca, to był czwartek. Jadę samochodem, przyleciał mi czarny kot. Słuchajcie, nic się nie stało. Nic. Ale 13 w piątek jakiś chuj pod blokiem mi zarysował samochód gwoździem. Na kogo poszło? Kurwa, na kota. Nie na tego zjeba, tylko na kota. No, a co, a ten kot, co sobie leżał gdzieś sobie na parapecie i mówi, a chuj, przebiegłem mu wczoraj drogę, to dziś z opóźnionym zapłonem. Jeb, porysowany samochód. Słuchajcie, z drugiej strony, skąd taki kot wie, że jakiś chuj będzie jechał? Co, oni mają jakiś pager? Jakiegoś maila, że one wiedzą, się komunikują ze sobą? Skąd on wie? Albo, że ktoś wysterylizował kota, czy kotki do szamba wrzucił. Skąd oni wiedzą? To by mogli nam powiedzieć ci, którzy kota czcili, czyli Egipcjanie. Jeden taki kurdupel z Warszawy, ale on się nie podzieli wiedzą, bo złośliwe jest. No. Jeszcze miałem takiego kolegę, słuchajcie, on już nie żyje. I on mówił, że czarnego kota trzeba rozjechać. Jesteś głupi, czarny kot wychyla się za węgła, ja zawsze markuję, że się zatrzymuje, on wybiega, ja przejeżdżam. I jest po czarnym kocie. Mówi, nie ma żadnych problemów. Słuchajcie, ja bym się tak do końca z tym nie zgodził. On całe życie tak się zachowywał, jakby grał w filmie Oszukać przeznaczenie. A to szedł mu szlaban, za głową spadł gdzieś tam, kurwa, pół metra. On to uważał za normalne, mówi.
Nic gorsza, kota trzeba przejechać. A ja myślę, że przejechać czarnego kota to jest tak samo, słuchajcie, jak mafia zastrzeli gliniarza w Stanach. Nie mają życia. Oni czują oddech policji na plecach. Tam, słuchajcie, tam jakby pra wnuczka tego gliniarza, tego mafiozy otwierała budkę z hot dogami, to niej przepierdolą wszystko. Przychody, rozchody, nawet homologację na butlę gazową je sprawdzą. Także to się nie opłaca. A z kotem to jest tak, bo to jest kumulacja. To macie tak, macie marcowanie, już w październiku się zaczyna. Masz tak, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Pół roku. I wcale nie jest powiedziane, że się w marcu skończy. Wycieraczkę masz obsraną i nie to raz, nie raz dziennie, tylko kilka razy dziennie. Elewacja jest obszczana. Wiecie, jak kocie szczochy walą, nie? No. Mało tego, jest strajk generalny i koty, znaczy te myszy, szczury, nornice, ryjówki, krety, to sobie lata, kurwa, jak chce. Nie? No. I ten kolega, słuchajcie, mój, on pojechał kiedyś na wczasy do Karpacza i tam jest taka świątynia Wang się nazywa. Tam ją ktoś kiedyś komuś podarował i ta świątynia, ona, słuchajcie, została zbudowana na takiej zasadzie, że tam nie użyto ani jednego gwoździa, ani jednego kamienia, cegły, już o pustaku nie wspomnę. Tam są nawet krokwie łączone na jakąś specjalną żywicę. I w tym kościele mu cegła na łeb spadła, no. No i chłop kopnął w kalendarz, no. Ktoś by powiedział, że karma wraca. Karma, nie. Karma nie wraca, ni chuja. Nie ma czegoś takiego. Ja się pytam eksperta, bo ja, żeby coś powiedzieć publicznie, głośno, to ja się muszę radzić eksperta. I tutaj w tej kwestii się radziłem syna, on pracuje w sklepie zoologicznym na Zaspie. I on mówi tak, wziął worek karmy dla psów pracujących, 10 kilo, rzucił do golfa, a mieszka na Oruni. Pojechał. Wypierdolił tą karmę na przystanku tramwajowym przy garnizonie tam na Słowackiego. Na drugi dzień rano jedzie, nie ma na przystanku. Zajeżdża pod sklep, też nie ma. Mówi, karma nie wraca. Skoro już jesteśmy przy moim pierworodnym, no to kiedyś wchodzę tam do jego pokoju, on jeszcze się uczył wtedy, wchodzę do pokoju, patrzę na biurku, leży taka laleczka, taka szmaciana, taka, nie wiem, taka kurwa. Przy jednej koszuli miałem rękaw krótszy, flanelowej, no. No to taka podobna była. I tu spod kołnierza tej, słuchajcie, tej laleczce wystawało pół funta takich skołtuniałych kłaków, kurwa, no. On gdzieś musiał chodzić tam po tych szaletach miejskich i te łoniaki wybierać z pisuarów. Śmierdziało. I mówię, młody, co to jest? A on tak patrzy, mówi, no to jest ten, no, wudowit. Ja mówię, co? Wudowit. Ja mówię, słuchaj, wibowit, to ja wiem, co to jest. Ichtiowit, to są takie krople przeciw plaśniawkom u rybek akwariowych, ale wudowit? On mówi, tata, wiesz, co to jest wudu? Ja mówię, no wiem. A wit to jest nasz facet od fizyki. Aha, kurwa. Takie buty, mówię, no. I wiecie co? Wiecie, że on tego wudu wita codziennie wieczorem napierdalał wykałaczką po całości, ulepił tam z modeliny takie genitalia, mu tam przykleił, kopał go po tych jajach tam. I teraz słuchajcie, a ten wudu wit, znaczy nie ten wudu, tylko ten prawdziwy wit, co fizykiem mu napierdalał też, ale pały do dziennika. I teraz czy on to robił dlatego, że go wieczorem jaja bolały? Czy po prostu głąb nic nie umiał? I każdy sobie rzepkę skrobał. Ten myślał, że jego boli i się mści, kurwa. A to wcale nie tak było, nie? No. To tak na zasadzie tej relacji uczeń-nauczyciel. Ja niedawno zasłyszałem taką historię, słuchajcie, kurwa, mi się wierzyć nie chciało. Gościu mówi, że był dobry z matmy. Mówi, zajebisty był. I został wytypowany. Ale to musiała być podstawówka, słuchajcie, bo mówi, że to dopiero zrozumiał 20 lat temu. No to stary chłop. No to on mówi tak, że on został wytypowany przez gremium klasowe, koleżanki i kolegów został wytypowany, żeby zadać pytanie nauczycielowi od matmy. Ja wiem, on został wytypowany, bo on dobry z matmy i w przypadku jakiegoś przypału nie groziły mu z tego tytułu żadne konsekwencje. To jak woda po kaczce by spłynęła. I słuchajcie, co jest najlepsze, bo on mówi, że on kurwa nie rozumiał, o co on pyta. Bo oni mu kazali zadać pytanie i on je zadał, ale on nie wiedział, o co chodzi. Ja mówię, no kurwa, ale o co pytałeś? No oni mi kazali i ja mówię do niego, jak najszybciej w życiu jechał pan serenką. I słuchajcie, facet odpowiada bez namysłu. 100 na godzinę. Klasa leży i kwiczy, wszyscy. Ten, co zadawał pytanie,
No bo nie wiedział, o co chodzi, o co pyta. Nauczyciel. Bo myślał, że to chodzi o relikt PRL-u, o tą syrenkę, nie? I jaką zawrotną prędkość ona osiągała. No ale nie oszukujmy się, to nie jest jakiś rekord świata 100 na godzinę. To nie jest żaden rekord, słuchajcie, nie, nie, nie. To tak jeżeli chodzi o te takie kontakty nauczyciel-uczeń. No ale tutaj nie mamy jakiegoś jasnego przykładu, jeśli chodzi o magię, okultyzm i namacalne dowody tego, że coś takiego istnieje. Ale mam coś takiego. Słuchajcie, jechałem kiedyś z moim kolegą, takim Grzesiem, on też już nie żyje, w Polskę, gdzieś tam w Polskę. Usiedliśmy na stacji benzynowej, nie był to Orlen. Tam była fajnie przyklejona taka jadłodajnia, ona się nazywała 7,5 roku, chciałem powiedzieć, 7 to jest króli, 4 pory roku. Bardzo dobrze tam dają jeść, siedzimy, tam jemy i patrzę, mówię, kurwa, film kręcą. Wchodzi facet, słuchajcie, z papugą na ramieniu, taką niebieską. Patrzę, mówię, ale mam szczęście, kręcą film, Jack Sparrow, kurwa. Ale tak się przygląda, ja pierdolę. To był taki mały facet, słuchajcie, taki mały mężczyzna w niebieskiej kurce, takiej najmance, wiecie, jak najman, taką to pikowane. I mówię, Grzesiu, zobacz, kurwa, mówi, co? I mówię, zobacz, jaki mały facet. On mówi, ja pierdolę, nie patrz tam, nie patrz. Ja mówię, co, ty kurwa, tu może kaleka jest. Jemu będzie głupio, nie patrz tam. Ja mówię, jaki kaleka, jak on ma wszystko, ręce, nogi, głowę ma, to może karzeł jest. Ja mówię, jak to jest karzeł dla Karła, kurwa, on jest taki. Mówi, nie patrz tam. No to nie patrz, nie, nie patrz. I oni sobie tam usiedli. I przychodzi barman, ale do naszego stolika. I mówi, kurwa, widzieliście? Ja tak, kurwa. A Grzesiu mówi, pan też taki głupi jest? Pan tam nie patrzy w ogóle. On mówi, a ja się kurwa nawet dowiem, dlaczego on taki mały jest, nie? Mówi, niech pan, ja się dowiem, mówi. No i słuchajcie, on tam idzie do tego stolika. Mówi, dzień dobry pan coś będzie jadł? No i ten normalny facet mówi, Bigos. No dobrze, proszę bardzo. Coś pan będzie pił? Pepsi. A pan? Henio, ty coś będziesz jadł? Ten siedzi na cukiernicy i mu zdjął kurtkę, powiesił na serwetnik. Mówi, dobra. Tam otworzył sobie tą Pepsi, w kapsel mu nałożył tego Bigosu, podał. W kieszeni miał pionek taki od warcaby młynek, czy tam to był Chińczyk taki stożkowaty, nalał mu Pepsi i mówi, tylko Henio, wbij to w cukier, bo tak ci się wyjebie, bo to taki stożkowaty kształt jest. Henio to wbił w cukier, no i kurwa jedzą. I ten barman tak patrzy i mówi, ja bardzo przepraszam, mówi, jeżeli to będzie nietaktowne, to panowie powiedzcie, ja zrozumiem, ale ja płacę za to całe żarcie, tutaj stawiam, tylko niech pan powie, co się stało, co się wydarzyło. Henio, powiem mu? Henio. Dobra. Panowie, przesuńcie stolik, bo widzę, też jesteście zainteresowani. Grzesiu, opory. Nie, nie. Ja mówię, chodź, kurwa, baranie, się dowiemy. Przygoda życia. No, idziemy. Przesunęliśmy te krzesła. Siedzimy i facet mówi, słuchajcie, znacie tego boso przez osiedle? Przez osiedle? Przez świat chyba. Nie, to pijak jest. On teraz po osiedlu biega, kurwa. On, jak wychodzi z klatki, on tylko idzie w prawo. Ale pożyteczny idiota, bo tam po drodze jest śmietnik, to chociaż śmieci wyrzuci, mówi. To jego była żona, ona organizuje takie wycieczki, słuchajcie, do Ameryki Południowej, szlakiem Pablo Escobara. I myśmy z Heniem postanowili na taką wycieczkę pojechać, bo Henio jest z zamiłowania akwarystą. I tam można w tej Amazonce wyłowić ciekawe rybki. U nas takich nie ma, tylko trzeba je tutaj przemycić. I ludzie to robią. I tubylcy pomagają. Słuchajcie, tylko z tą akwarystyką u niego teraz tak troszeczkę jest chujowo. On mi wczoraj wpadł do akwarium. I tam się zaczęły nim pielęgnice interesować, mnie zaczął wołać. Ja przybiegłem, tam go wyciągam, ale podpłynął glonojad i... I Henio wcale nie chciał wyjść z wody. Kurwa, Henio głowę zwiesił. On mówi, no ale dobra, do rzeczy. No i mówi, 30 tysięcy od łebka, taka wycieczka. Poleciliśmy. Ale mówi, chujowo było, bo malowali nam tatuaże henną jakąś tam. Pokazywali nam w takim parku papugi, kurwa. A myśmy to chcieli na wolności wszystko zobaczyć. Jak to tam w ogóle te grasują, te pantery takie. Oglądałem ten film Apokalipto. Tam cuda się tam działy. Ja to chciałem zobaczyć na własne oczy, on mówi, ten facet, nie? I mówi tak. I słuchajcie, w nocy wjebaliśmy się do takiego kącika gospodarczego. Zajomaliśmy, chciałem powiedzieć, 2 meczety. Kurwa, to ta rocznica dzisiaj. 2 maczety. I poszliśmy w dżunglę.
Poszliśmy w dżunglę. I on mówi tak, ten facet, słuchajcie, kurwa, jak mnie to teraz śmieszy, wtedy nie, ale teraz komuś zakwitnie kwiatek w domu w nocy, to oni na Instagrama zdjęcia wrzucają, pół klatki schodowej chleje, kurwa, mówi, bo królowa jednej nocy zakwitła. A myśmy to tam tymi maczetami normalnie cieli, mówi tak. To jak na tej stacji masz te rododendrony, to też, to wszystko szło, mówi, hałanina, normalnie, tak. I słuchajcie, szliśmy przez tą dżunglę, mówi, chyba 8 godzin, bez kompasu, nic. Nikt nie wiedział, gdzie my jesteśmy. Idziemy, odgarniamy te krzaczory, już po 8 godzinach słyszymy takie pum, 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 kurwa, rudożerce. I tak te rododendrony tak odgarniamy i są dzicy. Słuchajcie, tańczą dzicy przy ognisku, on mówi, tańczą. I poczuliśmy takie ukłucia w plecach. Ja mówię, Jezus, żeby to nie było tylko maczane w tej zatrutej żabie, kurwa. Zaprowadzili nas do ogniska i stoimy. Oni cały czas tańczą, wysmarowani jakąś gliną, tu koście takie przez nos przetykane. I słuchajcie, wyskakuje taki jeden, 200 kilo żywej wagi. Tu taki dziób, pióra, to szaman był. I co ty mu wtedy, Henio, powiedziałeś? Że on jest chuj, nie czarownik. No widzicie, tak to jest. No ale coś za coś, nie? On jest taki mały, w kieszeni, może sobie wejść na mecz za darmo, do teatru, na stand-up. Coś za coś. Natura zawsze wynagradza takie rzeczy. Ja na przykład, mi się stępił trochę słuch, ale zaostrzył mi się węch. Jak ktoś traci wzrok, zaostrza mu się słuch. Mój jeden kumpel ma jedną nogę krótszą, za to drugą ma dłuższą. Także natura to zawsze jakoś wynagrodzi, nie? Dobra. Kiedyś, słuchajcie, szedłem od takiej dupy. Znaczy, jak już będę znany, to będę mówił od koleżanki, bo ona może będzie oglądać to, nie? Szedłem od tej dupy i chciał mi się jarać. No i makarena, nie? Nie ma zapałek. No. Patrzę, jakie światło jest, mówię, tam musi być jakaś cywilizacja. I to faktycznie jest cmentarz. Przez dziurę w płocie wszedłem, wziąłem znicz, odpaliłem. Dzięki. Spojrzałem na nazwisko na nagrobku, Ginter. Pamiętam do dzisiaj, typowo słowiańskie. Idę sobie, jaram, już taki uspokojony i nagle, słuchajcie, włączył mi się pomysłowy Dobromir. Stare placki będą pamiętały, taka piłeczka tam. I nie było tego takiego, tylko takie, kurwa, zabiłem człowieka. Nie wiem, czy wiecie, że taki jest przesąd, że jak się odpali fajkę od świeczki, to jakaś dusza na morzu ginie, jakiś marynarz. Mówię, ja pierdolę, trzeba to z kimś skonsultować, bo ja zawsze konsultuję z ekspertami. I mówię, słuchajcie, mam takiego kumpla, który jest po wyższej szkole morskiej. Nie będzie lepszego eksperta. Znaczy kumpla, to jest kuzyn. To jest właściwie brat, bo mieszkaliśmy 10 lat tam w jednej klatce, on nad nami mieszka, bardzo żeśmy się zżyli. Ja dzwonię do niego, oczywiście z budki telefonicznej, bo to dawno było, z budki telefonicznej na rynku. Mówię, cześć Darek. Mówi, cześć. Ja mówię, zabiłem człowieka. Gdzie ty jesteś? Ja mówię, na rynku. Dajesz do mnie szybko. Nigdzie po drodze się nie zatrzymuj. Prosto do mnie. Ja mówię, okej. Okay. Słuchajcie, tak się przejął rolą. On czyhał przy domofonie. Jesteś? Ja mówię, tak. A tylko sapnąłem. Bzz, wchodzę. Słuchajcie, wchodzę do niego do domu. Oczywiście jebnęliśmy misia. Mówi, usiądź, ja zaraz przyjdę. Ja mówię, zaraz psiarnia przyjedzie, zwiną mnie, kurwa. Ale słuchajcie, przychodzi za 10 minut. Ma na talerzyku kawałek ciasta, kawę i 50. Ja zabiję człowieka. A kumpel mnie gości ciastem, kawą, kurwa. Jakby to był jakiś, nie wiem, wyczyn. Dostałem nagrodę za to. On mówi, opowiadaj. Ja mówię, Darek, bo ty kończyłeś wyższą szkołę morską. O, i ty coś źle zrozumiałeś chyba, bo myśmy tamtędy przechodzili, bo to było rusztowanie, myśmy do Baru Mlecznego szli, kurwa. Obok szkoły morskiej. Ale ja sobie myślę, że skoro Najman jest ekspertem od boksu, no to on może być od marynistyki, prawda, nie? Bo przechodził, no to w porządku. Ja mówię, Darek, to jak to jest? On mówi, Pribas mówi, wyluzuj. Gumę w majciochach, nikogo nie zabiłeś. Ja mówię, mogę naprawdę odsapnąć? Tak, może odsapnąć. Kawa zaczęła mi smakować, ciasto, 50 od razu. On mówi, słuchaj, widziałeś na pewno jakieś takie parady, uroczystości wojskowe, tam Dzień Wojska Polskiego, czy tam przy grobie nieznanego żołnierza, coś takiego. Ja mówię, no widziałem, no nie raz. To słuchaj, to przeważnie pada marynarz, widziałeś? No, nie patrzyłem, jaka tam pada formacja, tylko że żołnierz pada, nie? On mówi, ale zwróć uwagę, jak będziesz patrzał, to jest takie coś i jest, i pada, nie? I się trzyma tu.
Mówi, nikogo nie zabijasz, jemy się po prostu tylko łamie obojczyk. Mówię, aha, to takie, takie buty. Mówi, tylko pamiętaj, żebyś nie odpalił drugiego szluga od tej samej świeczki, bo pierdolą mu dwa. Mówią, wtedy jest wyjęty z obiegu, tak. Dwie ręce, to przez kilka tygodni sobie dupy nie podetrze, mówi. Jak jeden, no to może tam, wiesz, dupę se wytrze, paznokcie obetnie, jak kubicą, se ta bolczki kręci, nie? Mówi, ale jak dwa, to jest wyjęty z obiegu. Mówi, słuchaj, a powiedz mi, jakbyś, jak ja bym chciał na przykład jakiegoś, załatwić jakiegoś, kurwa, generała. On mówi, to musisz w kościele od paschału odpalić. No mówi, jak są chrzty w kościele, wpadasz, pali się ten paschał i odpala szluga, mówi, i potem drugiego i to dowódca floty bałtyckiej, admirał jakiś tam, dwie ręce na temblakach, drugi dzień. Nie? Tylko musisz o nim pomyśleć intensywnie. A jakbyś chciał korpus oficerski, mówi, załatwić, to wtedy możesz od świeczki urodzinowej, zanim solidnizant zmuknie, też musisz podbiec i tak bezczelnie odjarać szluga, nie? To załatwisz. Ja mówię, kurwa, Darek, jak ja ci jestem wdzięczny, nikogo nie zabiję, super. No to trzymaj się, bywaj, na razie. I tak idę, idąc tą klatką schodową na dół, taką świadomość mam, kurwa, muszę uważać na zewnątrz, bo słuchajcie, tam niedaleko tego bloku jest taki Jurassic Park, na to mówią. I tam ci bywalcy tego Jurassic Parku, dinozaurowie, można powiedzieć, oni działają w myśl słów wieszcza, poety, tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Czyli tam, gdzie monitoring nie dochodzi, tam oni koczują. Koczują. Tam ten monitoring niedawno został jakoś poszerzony, oni się przesunęli troszeczkę dalej. Teraz jak im się kończą zasoby, oni wtedy robią delegację i delegują na przykład dwóch delegatów, którzy wychodzą do ludzi naprzeciw z takim programem artystycznym. To jest taki konkursik ze zgadywankami. Jak nie zgadniesz, płacisz, nie? Taki quiz. I teraz mówię, kurwa, żeby na nich nie trafić. Ja mam tylko złote 50 w kieszeni, nie? Także wychodzę z tej klatki, rozglądam się, nie ma. Zamykam drzwi, a ten słupek, kurwa, od tego wiatrołapu stoi Żur Marcin. Cześć, Pribas. Jak może być wróżbita Maciej, to może być i Żur Marcin chyba, kurwa, nie? No. Słuchajcie, oni są sympatyczni nawet, bo oni mnie tytułują tak, szefie, kierowniku, kiedyś komendancie nawet mówili, magistrze. No jeden mnie wkurwił, bo powiedział majster do mnie, nie? A to mnie tak mnie troszeczkę obniżyło moje loty. I słuchajcie, on stoi i mówi, cześć, Pribas. Ja mówię, no cześć. A on mówi, wiesz, jak się zaczyna, słuchajcie, konkursik ze zgadywankami. Wiesz, jak jest po kaszubsku mafia? Kurwa, miłośnik kultury kaszubskiej się znalazł, kurwa. Mafia po kaszubsku, kurwa. Ja mówię, nie wiem, skąd mam wiedzieć. On mówi, Queza Nuestra. Kurwa. Mówię, okej, masz 50 groszy, twoje jest. Dzięki. I słuchaj, zauważyłem, czy oni mają papierosa z filtrem, czy bez, to oni zawsze robią tak. No i tak sobie dodają animuszu. Ja mówię, dobra, Marcin, ja już lecę. Poczekaj. Słuchaj, wiesz, że przed powstaniem państwa polskiego tutaj na tych terenach Kaszub żyli Indianie? Takie plemię? No pojebane. Ja mówię, słuchaj, plemię żyło, to plemię gotów to było. No. Nie, Indianie, mówi. Tylko oni nie mieli, wiesz, takiej dzidy, mówi, tylko taki trójząb. Ja mówię, takie widły. No widły. No. Nie mieli, mówi, mokasynów, tylko takie gumowe, tak obcięte podkoski z takim futerkiem. Wiesz, jak się to plemię nazywało? Ja mówię, nie. Awej Tajojowie. Kurwa. No nic, 50 groszy. Ja mówię, masz, zarobiłeś, kurwa. Mówię, ale teraz Marcin już idę, nie? Bo... A mówię, poczekaj, Pribas. I teraz mnie wkurwił, nie? Ja mówię, co ty chcesz znowu? Słuchaj, wiesz, jak jest po kaszubsku reklama Coca-Coli? Mówię, kurwa, znowu folklor kaszubski. Miłośnik kultury kaszubskiej się znalazł. Ja mówię, nie wiem, no kurwa, skąd mam wiedzieć, jak jest reklama Coca-Coli po kaszubsku? I on, słuchajcie, mi zanucił. Well, ways, kwekwa kwelci, dych najlepszy bumbel weda. No, ale zdenerwował mnie trochę tym, I ja mówię, dobra,
Słuchaj, to ja wtedy idę, a coś mnie tak tknęło, mówię, odzyskaj te pieniądze, kurwa. Odzyskaj, nie daj Żurowi, kurwa, kupisz synowi chipsy. Cofam. Mówię, dobra, słuchaj, jeszcze dziś, jutro i jadę. Mówi, gdzie? Z chujem na olimpiadę, 50 groszy. Już mu się drobne nie zgadzają w kieszeni, nie? Oddaję mi. Ej, dobrze. A, Marcin, jak daleko one są? Ale kto? Jaja od dupy, 50 groszy. Dobra. Chuj tam, masz te 50 groszy, nie? Na razie. Ja idę. A wy idziecie też jutro na otwarcie? Czego? Parasola w dupie, 50 groszy. Słuchajcie, wyszliśmy na zero, ale to ja miałem satysfakcję, nie? I teraz tak sobie myślę, w jakim to było miesiącu, gdzie, jak to umiejscowić, to zdarzenie. I tak to chyba to jakoś na wiosnę, bo to już było ciepło, bo pamiętam, on był w takich krótkich tych galotach. I tak, to był maj. To był maj, bo to wyścig pokoju wtedy leciał, pamiętam. Nie wiem, stare placki pamiętają wyścig pokoju pewnie, bo teraz to jest Kaszebę Runda, to się nazywa chyba. Nie wiem, tak. No. Ale wtedy, słuchajcie, wtedy była ekipa. Nowicki, Mytnik, Szozda, Szurkowski. To była ekipa, ludzie, kurwa. Stare placki pamiętają. To kiedyś, słuchajcie, słupy stawiali takie z megafonami i wszyscy stali, nie? I stąd jest powiedzenie, stoi jak słup, nie? Bo oni wszyscy czekali na wyścig pokoju. To cały naród czekał, słuchajcie, na to. I to się odbywało zawsze na trasie tak. Warszawa, Praga, Berlin. Warszawa, Berlin, Praga. Berlin, Praga, Warszawa. Berlin, Warszawa, Praga. Praga, Warszawa, Berlin. Praga, Berlin, Warszawa. 6 opcji, nie ma innej możliwości. I to było podzielone na etapy, tam były prologi i tak dalej, i tak dalej. No i to się zaczynało studium sport. Ja może tak zainscenizuję, żeby wam jakoś przybliżyć tym młodszym, tym mordeczkom. Zawsze był taki sygnał studia sport. On do dzisiaj dnia istnieje w radio. I to leciało, to było coś takiego. Strzelaj, prędzej strzela, jest! Kronika sportowa. Dzięki. No i wtedy był studio sport. Tam siedział taki, albo tam siedział Hopfer, albo jakiś ten Żydor Andrzejewicz, czy jak tam podobnie się nazywał. No i mówi tak. Dzień dobry Państwu. Za chwilę przedstawię Państwu transmisję z 7 etapu 23 wyścigu pokoju. Dzisiaj wyścig na trasie Hradec, Kralowe, Mlawiki Dolne. Kto pierwszy ukaże się w bramie stadionowym Mlawiki Dolne, ten ma wygrane, proszę Państwa. Gra od pierwszych minut, znaczy ten wyścig toczy się o zażarcie. Toczy się zażarcie, no i nie tylko zażarcie, bo za mieszkania, za asygnaty, za rodzinne. Tłum w tej chwili intonuje 100 lat, widocznie ktoś obchodzi imieniny, tam część publiczności śpiewa, część płacze, oni nie znają słów tej piosenki. My się zaraz połączymy z naszym redaktorem, który jest na trasie i przekaże Państwu obraz z tego właśnie wyścigu. Halo, halo Witku, halo Witku! I wtedy następował sygnał wyścigu pokoju. On był bardzo charakterystyczny, ulice pustoszały. I to było... I wtedy było takie... Halo, dzień dobry Państwu! Witam Państwa, Witold Guma! Ten dźwięk, który Państwo słyszą w tle, to jest śmigłowiec. Ja jestem na jego pokładzie i będę Państwu przekazywał relację z 7 etapu 23 wyścigu pokoju, który odbywa się na trasie Hradec, Kralowe, Mlawiki Dolne. Ja, proszę Państwa, mam tu w podłodze taką klapę, ja ją otwieram i widzę, że jest peleton i oni jadą w tej chwili górską premię, wachlując się nawzajem, takim kolarskim wachlarzem jadą po lewej Brukiew, po prawej Buraki, a oni brną do przodu. Proszę Państwa, to jest końcówka w zasadzie tego etapu. Górska premia, bardzo ciężka premia i będziemy oczekiwali na tych zawodników w bramie stadionu. Kto pierwszy się ukaże w bramie, będzie złoto. Proszę Państwa, widzę, jest Szurkowski, jest Mytnik Nowicki, Szozda Fantasy, jest Uwe Rap, to jest zawodnik enerdowski. Mocno naciska w tej chwili na swoje pedały. Fantastycznie to wygląda, prowadzi ten z czerwonym krawatem. To jest język, bardzo przepraszam. I widzę, jest w tej chwili ucieczka. Jest ucieczka.
Widzę czterech Holendrów. Są pomarańczowe koszulki. Czterech Holendrów ucieka z peletonu. Bardzo przepraszam, realizator pokazuje nam obsługę śmieciarki. Teraz to. To nie są Holendrzy. To nie są Holendrzy. I wracamy na trasę. Tak, realizator pokazuje w tej chwili peleton. Jest taki niebezpieczny zakręt. Do bramy stadionu pozostało jeszcze jakieś chyba pół kilometra, proszę państwa. To nie jest daleko, ale wiele rzeczy się może zdarzyć. I zdarzyło się tragedia. Francuz łapie gumę. Z nikim się nie podzielił, sam żuje. Jadą dalej, a obok niego dwóch Bułgarów dzielnie walczy na jednym rowerze z kierowcą PKS-u. Fantastycznie to się wszystko przedstawia. I teraz nie wiem, co będzie. Teraz wjeżdżają do tunelu, to jest ostatnia prosta. Wjeżdżają do tunelu, widziałem, że mytnik wyciąga pompkę rowerową skądś tam. Co się będzie działo za nimi? Rosjanin. Ja nie wiem, wyjeżdżają teraz z tunelu Polacy, Rosjanin pcha rower. Widzę jakieś takie natychmiastówki mu wyskoczyły tutaj, koła ósemkowane. Nie liczy się już ten zawodnik i nasi, ale wpadają w kałużę na zakręcie i proszę państwa, wszyscy jadą anonimowi. Zachlapane koszulki, numery, twarze. Ja już teraz nie wiem, kto jest kto. Nie mogę komentować personalnie. Prowadzi ten cały, tak to nie jest Murzyn. On jest taki cały, brudny. On chyba będzie złoto, proszę państwa, do bramy stadionu. 100 metrów. Chyba będzie złoto, go widzę. To jest Szurkowski. Cudowne dziecko dwóch pedałów. Ryszard Szurkowski, chyba będzie złoto. Zostało 30 metrów, 20 metrów. Kurwa, zamknęli bramę. A ja zamykam swój pierwszy występ. Bardzo wam dziękuję. Byliście bardzo pomocni. Dzięki. Dobry wieczór państwu ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Wita państwa Radosław Prymas. Proszę państwa, ja nie mam zegarka, ale wiem, że mam jeszcze trochę czasu, więc może podam państwu składy obu zespołów. Tuż przy mnie tutaj siedzi komentator telewizji brazylijskiej i to jest Pele właśnie, do Nascimentos. Pele, i co chwilę z jego ust padają słowa Polakos, Ekipos, super, Lewandowski, super, Dzlik, super, a 7 stanowisk nad Pele siedzi Radosław Prymas. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, za chwilę hymn na 100 tysięcy głosów. Jeszcze Polska nie zginęła i być może państwo w swoich domach przeżyją ogromną radość. Tu tłum również intonuje 100 lat. Zawodnicy już są na murawie. Spójrzmy teraz na Anglików. O, jest Harry Kane. Tak jest, jest Maguire. To są tuzy, proszę państwa. To są wicemistrzowie Europy. Będzie bardzo ciężko. Każdy sobie z tego zdaje sprawę. Glik już szykuje jakiś trik w kieszeni. Coś tam będzie kogoś chyba za grdykę łapał. No, ale to są takie pozakulisowe sprawy, to słyszałem, to z szatni były przecieki. Proszę państwa, rozpoczęli. Jest pierwszy gwizdek. Jest Robert Lewandowski. Potknął się o linię środkową boiska. Leży teraz. Obok niego Glik. Nosem się podpiera. Widać, że z jednego pieca chleb jadł, taki spasiony trochę tam. No i... I proszę państwa, Anglicy przypuszczają atak. Teraz lewą stroną biegnie właśnie Kane. Kane uderza! I fantastycznie, fantastycznie szczęsny. Prawie z tą piłką wpadł do bramki, ale udało mu się ją jakoś tam obronić. Proszę państwa... Mamy strzelić? Dobra. Wojciech Szczęsny rozgląda się i teraz wznawia grę ręką, rzuca piłkę gdzieś daleko, za linię 16 metrów. Tam ją przejmuje Jóźwiak. Jóźwiak to ten młodzieniec z taką bujną czupryną. Kiedyś szukał piłki po swoim rzucie karnym w Lokomotywie, tam pod stadionem Lecha. No ale ciągnie. Ja się tak, słuchajcie, rewelacja jest, bo ja oglądałem ten mecz z Anglią i kurwa, oni nie mieli prawego skrzydła w ogóle. I teraz piszę do mojego kumpla, piszę SMS. Do kumpla go znacie, ale jak ja powiem, co on powiedział, to będzie wiadomo, o kogo chodzi.
Żyje. I ma się całkiem nieźle. I mówi mu tak. Michał, czy ci Anglicy, kurwa, w ogóle mają jakieś prawe skrzydło? A on mi odpisał, mniej więcej takie, jak ja lewą rękę. Kurwa. Słuchajcie, ogromny szacun. Facet ma taki dystans do siebie, że super. No. No ja jeszcze raz dziękuję. Aha, mieliśmy bramkę strzelić. No dobra, no to... To jedziemy. No i ten Jóźwiak. Jóźwiak teraz biegnie lewą stroną boiska. Jóźwiak! I tam Jóźwiak mnie złapał i mówi, kurwa, nie komentuj tak szybko, ja tak szybko nie mogę grać. I wznawia grę z autu, wznawiają Anglicy. Przejmuje ją. Ja nie znam już tych nazwisk teraz, ja nie oglądam już tak piłki jak kiedyś. No. Kto tam jeszcze jest? Bednarek jakiś tam jest, nie? Przejmują, Bednarek będzie wrzucał na pole karne. Wyskakuje główką Lewandowski, gol! Proszę Państwa, jest bramka! Tłum szaleje, zrywa się z miejsc, krzycząc Polska, Polska! Wspaniałe to jest, naprawdę! I akurat teraz rozlega się gwizdek oznajmiający przerwę spotkania. Dziękuję serdecznie, zapraszam Państwa po przerwie na drugą połowę spotkania. Dzięki bardzo. Znamy się mało, więc może ja parę słów o sobie najpierw. Jako najstarszy potomek ojca chciałem serdecznie podziękować Państwu za tak liczne przybycie. To jest bardzo ważne, bo też ważne są marzenia i ciężko się je spełnia. Myślę, że ojciec dzisiaj spełnił swoje jedno z takich bardziej skrytych marzeń i chciałem właśnie mu z tego tytułu pogratulować. Brawo! Ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest akurat ta pora, kiedy ja w zaciszu ogniska domowego spożywam alkohol w domu zazwyczaj i ja nie wiedziałem, jak organizm mój się zachowa i co to ze mną zrobi, ale jakoś przebrnąłem, także czerwona lampka jeszcze mi się nie zapala. No dziękuję wam bardzo. Myślę, że wypijemy jakieś piwo teraz, nie? I pogadamy wszyscy. Dzięki serdecznie. Bardzo pomogliście, naprawdę.